Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. W tym odcinku poznacie moc zwaną jako Wysysanie Życia, kolejną przerażającą moc, którą posługiwać się mogli użytkownicy ciemnej strony mocy. Materiał dotyczyć będzie legend, ale także kanonu, w którym owa moc również zawitała, a raczej została przywrócona. Zapraszam. Zacznijmy od legend. Wysysanie życia odnosiło się do spektrum ofensywnych i defensywnych technik mocy korzystających z ciemnej strony. Opanowanie każdej techniki może czasami dramatycznie zwiększyć zasięg działania lub niemal natychmiast wyczerpać żywotność ofiary. Zdolności te wysysały witalność, aby czasami oferować zrównoważony efekt uzdrawiania mocą, z tą różnicą, że procesy regeneracyjne w użytkowniku były napędzane wysysaniem celów. Inne techniki, takie jak wysysanie mocy, polegały analogicznie na wysysaniu zasobów czystej mocy. Darw Bane był w stanie stworzyć wokół siebie sferyczne, śmiercionośne pole czystej energii ciemnej strony, które natychmiast niszczyło każdego, kto miał pecha i został złapany w jego promieniu. Jednak ta umiejętność była bardzo wyczerpująca do tego stopnia, że używanie jej bez pomocy było dla Bane'a bardzo niepraktyczne. Inną aplikacją była moc pomniejszania związana z zadawaniem obrażeń zdrowiu i witalności przeciwnika przy wystarczającej Koncentracji użytkownik był w stanie osłabić ciało i umysł przeciwnika, aż do śmierci. Niektórzy posiadacze mocy byli znani z tego, że byli w stanie jednocześnie wysysać energię życiową i energię mocy. Tak jak mroczny lord Darth Malak zrobił to w ostatniej bitwie wojny domowej Jedi, gdy pojedynkował się ze swoim byłym mistrzem. Użył drenażu mocy, by wykorzystać mocy jeńców Jedi, którzy polegli podczas ataku na Dantooine. Choć nauczano, że nauki ciemnej strony są szkodliwe dla ciała praktykującego, drenaż mocy może być jeszcze bardziej niebezpieczny. Podczas pierwszej czystki Jedi w swoim głodzie władzy, jak i energii, Lord Sithów Darth Nihilus udoskonalił zgubny sposób żywienia się mocą, która ostatecznie zniewoliła nawet jego. Tajemna praktyka była znana starożytnym Sithom i weszła do użytku w pewnym momencie po stuletniej ciemności. Podobno technika ta została zapoczątkowana przez tajemniczą osobę, znaną jako Zalashiel. Jednak z czasem została utracona. Stracona, gdy lordowie Sithów opuścili przestrzeń Republiki, a ich twierdze opustoszały. Według Krei samej techniki nie można było się nauczyć, a jedynie instynktownie, poprzez bezpośrednie doświadczanie jej skutków, poznać jej działanie, co było prawdopodobnie procesem nieodwracalnym. Jedyną znaną osobą z potencjałem do wykorzystania tego wariantu drenażu mocy była Mitra Surik, która była podobna do Nihilusa. Kraja opisała tę zdolność jako sposób na niszczenie połączeń między życiem wokół siebie, czerpiąc z nich, aż zostały całkowicie wyczerpane i życie umierało. Jednak pewne połączenia mogły również utrudniać korzystanie z tej umiejętności. Na przykład Darw Sidius odkrył, że bardzo trudno jest użyć drenażu mocy na bliskich członkach rodziny. Jeden z najwspanialszych pokazów drenażu mocy dał Nihilus, gdy pochłonął Katar świat w środkowych rubieżach. Gód, który go opętał, rósł wraz z jego mocą i zasięgiem w mocy, o tym jednak dowiecie się więcej z odcinka o tym lordzie. Innym przykładem na tak dużą skalę był imperator Witate, który wykonał złożony magiczny rytuał, w którym wysysał energię życiową ze wszystkich żywych istot na świecie na temy, uzyskując w ten sposób nieśmiertelność. Exar Kun również wykorzystał artefakty Sithów i Jedi na Jawinie, aby zwiększyć swoją moc i wysysać do energii energię z całego gatunku masasich, aby jego duch mógł przetrwać ponad 4000 lat Wielkiej Świątyni. Palpatine wspólnie ze swoimi adeptami ciemnej strony mocy karmił się mieszkańcami swojego odosobnionego świata na bys, chociaż ci nieszczęśnicy byli wysysani powoli przez długi czas. Teraz pora na Kanon. Tutaj wysysanie życia jest mocno uproszczone i polega po prostu na wysysaniu z kogoś energii życiowej, by go osłabić i ewentualnie zabić. Proces ten polegał na przywoływaniu energii życiowej od innych przez praktykującego, który następnie albo absorbuje ją, albo przekazuje innej osobie żywej lub martwej. Ten ostatni sposób działania kiedyś ożywił ciało zmarłego, ale miało to miejsce tylko w jednym przypadku na Mortis. Mimo uproszczonego opisu w kanonie, tu też są różne warianty tej mocy. Pierwszy z nich to tak zwany wybraniec, zademonstrowany podczas spotkania Anakina z ojcem i Asoką Tano. Żadna z trzech stron nie doznała cierpienia, znikało tylko światło córki, Skywalker zaś doznał jedynie krótkiego szoku, gdy oświetliła go energia. Asoka została potem praktycznie przywrócona do życia. Kolejny wariant to magia sióstr nocy. Tutaj ofiarą był duku. Początkowo z jego ciała wydzielała się zielona mgła, a potem substancja wypływała z jamy ustnej i nosowej hrabiego, gdy siła życiowa była wysysana przez szamankę sióstr nocy Talzin. Inny przypadek to królowa Abersyn. Poddani mocy królowej odczuwali dyskomfort, gdy czerwona, błyszcząca energia wydobywała się z ich ciał przez usta i wpadała do ust używającego mocy. Na koniec oczywiście zostaje moc użyta przez odrodzonego Sidiusa. Akt wysysania mocy i życia pozwolił na pojawienie się widmowych białych strumieni wypływających z piersi osób pozbawianych siły życiowej i wirujących w dłoniach praktykującego. Ci, którzy cierpieli z powodu tego rytuału, zostali bardzo osłabieni, stopniowo umierając. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie i dajcie znać w komentarzach o propozycjach na kolejne odcinki. Dziękuję Patronom za wsparcie, wpadajcie na kanał Aperacjum i niech potęga ciemnej strony mocy zawsze będzie z Wami.